Największym problemem przed jakim staniemy, prawdopodobnie starając się nauczyć moralności i etyki sztuczną inteligencję, będzie to, żebyśmy najpierw sami jako ludzie ustalili, co dla nas jest wspólną wartością i wspólną etyką i moralnością. Zanim zaczniemy cokolwiek robić, my musimy ustalić wspólny język w obszarze, którego się poruszamy. Do dzisiaj nasza kultura i cywilizacja powstała właśnie dzięki oddzielności i także dzięki antagonizmom, dzięki powiedzeniu, że moja wartość, moja kultura, moje przekonanie jest lepsze od twojego. Dzięki temu podbijaliśmy kraje i odkrywaliśmy nowe ziemie i wymyślaliśmy nowe technologie. Ale dzisiaj musimy zacząć myśleć inaczej. I problemem jest nie to, że nie mamy technologii, która pozwoliłaby nam nauczyć sztuczną inteligencję moralności, czy wychować. Problemem jest to, że my jeszcze nie wiemy sami, co jest ową moralnością i etyką. I to jest problem.